Piątek, 27 września, Marta Wadiuczenko, zapraszam na magazyn miejski. A w dzisiejszym serwisie? Fajdek i Kiecana u prezydenta. 15-lecie kaplicy prawosławnej. High diving. Paweł Fajdek i Szymon Kiecana spotkali się z prezydentem Zamościa, Marcinem Zamojskim. Tegoroczny mistrz świata w rzucie młotem Paweł Fajdek i halowy mistrz Polski w skoku wzwyż Szymon Kiecana otrzymali z rąk prezydenta Zamościa nagrody finansowe za osiągnięcia sportowe na międzynarodowych arenach. Nagrody przyznano również ich trenerom. Nie obyło się bez życzeń i gratulacji. Zawodnicy pytani o przyszłość mówili głównie o najbliższych występach w imprezach halowych. W dalszej kolejności wymieniali przygotowania do igrzysk w Rio de Janeiro w 2016 roku. Jest o tyle fajnie, że co roku wiemy, do czego się przygotowujemy. Kolejny sezon to są Mistrzostwa Europy w Curychu, za 2 lata są to Mistrzostwa Świata w Pekinie, a za 3 lata już z niecierpliwością czekamy na Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. Jest to cel daleki, do którego dążymy. Na najbliższe zawody będę się przygotowywał, będą to halowe Mistrzostwa Świata w Sopocie. To będzie moja główna impreza, do tej imprezy się będę głównie przygotowywał przez najbliższe miesiące. A taką letnią, w lecie będziemy mieli Mistrzostwa Europy, więc do Mistrzostw Europy się będę przygotowywał na stadion. Spotkanie odbyło się w sali ślubów Zamojskiego Ratusza. Następnym punktem dnia było spotkanie z młodzieżą w hali sportowej Gimnazjum nr 6 w Zamościu. Mistrzowie opowiedzieli dzieciom, że ciężka praca popłaca i że trzeba spełniać swoje marzenia. To bardziej nie do dzieci, raczej do rodziców. Jeżeli dziecko ma jakąś pasję i nie jest to, co rodzice nawet na co rodzice mają ochotę, no to nie warto ich przekonywać do czegoś innego. Jeżeli wchodzą w coś, co nazywa się szachy, nie wiem, jeżeli ktoś chce biegać, ktoś inny chce skakać, pływać, trzeba mu w tym pomagać i na siłę nie robić z niego humanisty czy ścisłego umysłu. Pamiętajmy, że sport to zdrowie, przynajmniej do momentu, gdy zaczyna się wyczyn, bo to wyczyn wiąże się z pewnymi problemami. Ale generalnie jest łatwiej żyć, jest to zawsze fajna przygoda gdzieś w tym sporcie. No ja miałem tą dogodność, że wszyscy mnie w tym wspierali, rodzice, rodzina, trener. Tak naprawdę to trener mnie mój zachęcił do tego, bo gdyby nie zapodał mi takiego bakcyla i nie zobaczyłem, jak fajnie można się bawić tym sportem, bo z początku to była tak naprawdę zabawa, nie traktowałem tego jak zawodowo. Dopiero jak wskoczyło się na pewny poziom, no to zaczęło się traktować to zawodowo. No i myślę, że tutaj jest też błąd nauczycieli, że rzucają dzieciom tylko piłkę na tych WF-ach, nic takich sprawdzianów jak kiedyś nie przeprowadzają w szkołach. Na przykład w mojej szkole kiedyś była bieżnia 200-metrowa, teraz nie mają dzieci gdzie biegać, no więc to jest jakaś pomyłka. Paweł Fajdek i Szymon Kiecana są zawodnikami klubu sportowego Agros w Zamościu. Wczoraj odbyły się uroczystości związane z 15. rocznicą konsekracji prawosławnej kaplicy w zakładzie karnym w Zamościu. Więzienie to nie tylko warowne mury i zęby krat, to także ludzie, którzy mają misję poprawy tych, którzy zbłądzili. Wśród nich są także kapelani więzienni i to nie tylko księża katoliccy, są też kapelani prawosławni. Tak jest w zakładzie karnym w Zamościu, w którym ksiądz protojerej Witold Harkiewicz od ponad 15 lat niesie posługę kapłańską potrzebującym. Czyni to w jedynej funkcjonującej w polskim systemie penitencjarnym samodzielnej czynnej kaplicy prawosławnej znajdującej się w zamojskim więzieniu. Z tego co mi wiadomo, jest to jedyna funkcjonująca czynna w polskim systemie penitencjarnym kaplica prawosławna i jesteśmy z tego dumni. Dodatkowo chciałbym podkreślić funkcję kapelana więziennego, który już na trwałe wszedł do takiej rzeczywistości penitencjarnej i bardzo często niesie nadzieję i niesie posługę osobom tego potrzebującym. Traktujemy go jako dodatkowego funkcjonariusza. Współpraca z nim układa się bardzo mile i owocnie. I przy tej okazji bardzo serdecznie dziękuję księdzu Witkowi Harkiewiczowi za tą współpracę, za tą wieloletnią posługę i cieszę się, że jest z nami. Z tej okazji w czwartek 26 września w zakładzie karnym w Zamościu odbyły się uroczystości liturgiczne związane z 15-leciem konsekracji prawosławnej kaplicy więziennej pod wezwaniem świętego Mikołaja.
ta posługa ma w sobie ducha ekumenizmu. I bardzo często współpracuje ksiądz prawosławny z księdzem katolickim, z wychowawcą, z psychologiem. Także tutaj no, robią taką pracę, która jest potrzebna, jestem o tym przekonany. Wśród gości zaproszonych przez dyrektora zakładu karnego w Zamościu, kapitana Krzysztofa Stefanowskiego, na tę uroczystość znaleźli się przedstawiciele władz okręgowych służby więziennej, jak również dyrektorzy poszczególnych zakładów karnych i aresztów śledczych Lubelszczyzny oraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Odprawione zostało także nabożeństwo w cerkwi prawosławnej w Zamościu. Liturgię sprawował arcybiskup Abel, ordynariusz prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej. Krzysztof Kolanus, jedyny Polak skaczący zawodowo z wielometrowych klifów, związany jest z Zamościem. High diving albo cliff diving to sport w Polsce dość egzotyczny, ale też bardzo widowiskowy. Są to zawody, w których skacze się do wody z wysokości około 26-28 metrów. Jest platforma zamontowana na klifie lub na budynku. Jest to wysokość 27 metrów. Dyscyplina bierze się od skoków do wody. Wykonujemy tak samo jak w skokach do wody różne salta, śruby, ewolucje. Tylko, że oczywiście jest to troszeczkę wyżej niż normalna olimpijska platforma 10 metrów i również wpadamy nogami pierwszymi, nie na głowę, ponieważ impact o tą wodę jest cięższy. Woda staje się twardsza. Krzysztof urodził się w Częstochowie, jednak jego mama pochodzi z Zamościa. Jak sam mówi, nie ma stałego miejsca zamieszkania i jeździ po całym świecie. Raczej są tylko za granicą zawody. Wiem, że był raz tylko tak jakby taki pokaz organizowany w Gdańsku. Również Red Bull to organizował, ale zawodów jeszcze w Polsce nie było. Cały czas szukam miejsca. Znalazłem jedno miejsce pod Wrocławiem, jest to 17 metrów, ale tak głównie ten cykl zawodów Red Bull dzieje się na świecie. W tym roku to była Dania, Portugalia, Włochy, Stany Zjednoczone, Boston. Jeszcze zostały dwa przystanki w Brazylii i w Tajlandii. Krzysztof zajął 8 miejsce na Mistrzostwach Świata w Barcelonie w 2013 roku w skokach z 27 metrów. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu.